Co się stanie, jeżeli twórcy serii Dark Souls, Bloodborne oraz Tenchu, taka tam gra z zeszłego wieku, dojdą do wniosku, że chcą zrobić bigos i wezmą trochę tego. Wrzucą do jednego gara, zamieszają porządnie, no i co z tego wyjdzie? Sekiro Shadow Die Twice. Witam was serdecznie, z tej strony Emil, witajcie w M-Studio, witajcie w odcinku przedpremierowym, no zapewne gry Sekiro Shadow Die Twice. Każda wcześniej z wymienionych gier smakuje troszeczkę inaczej, ale znamy ją. Znamy ten smak, prawda? Wrzucamy to, robimy bigos i powstaje coś nowego, ale z nutką tego wszystkiego, co znaliśmy. Miałem 2 godziny, aby ograć to wszystko. Była wersja PlayStation 4 Pro, chociaż gra wyjdzie na Xbox One i PC-ty oczywiście. Te 2 godziny mieliśmy przejść kawałek materiału 20-30-minutowego. Oczywiście, jako że to jest, powiedzmy sobie, Dark Soulsowy klon, nie przeszedłem całości tego. Demonida za radę to przejść, od niego swoją drogą mam ten materiał wideo, bo u mnie podczas nagrywania coś się wykrzaczyło i przestało działać. Więc oczywiście sharing i scaring, więc staliśmy sobie tak w kolejce z Rividem. O, ta kolejna osoba to był Rivid. Z Rividem staliśmy sobie w kolejce i było tak, dej. No i on nam dał ten swój materiał, gdzie on akurat dał radę przejść bossa, ale ja na przykład nie dałem rady przejść bossa. No i jak się grało? No, prosta sprawa, umierało się. Umierało się dużo. Umierało się bardzo dużo. Na materiale, który widzicie od Monizasa, on tam zginął 3-4 razy. Ja zginąłem 3-4 razy przez pierwsze 5 minut mniej więcej. Ginąłem często i często i często. Do czasu, aż odkryłem, że Sekiro jest troszeczkę inną grą niż Dark Soulsy, czy też Bloodborne. Dobrze mówię Bloodborne? Chyba dobrze mówię Bloodborne. Otóż jest tam opcja skradania się i wyciągania pojedynczych przeciwników i zabijania ich na miejscu. Cudowna rzecz. Od razu poczułem się jak 14-letni gówniarz, który zagrywał się na PlayStation 1 w Tenchu. Jakieś to było piękne i cudowne. Wtedy to było fajne i teraz to było również bardzo przyjemne. Co jest oczywiście ciekawe, mapa jest tak skonstruowana, że możemy większość przeciwników przejść sobie gdzieś tam grzecznie bokiem i się nimi nie przejmując. Trzeba oczywiście do wielkiego bossa podejść. Mapa jest jeszcze zrobiona tak, że gdzieś tam z boczku może być ukryte przejście, do którego warto pójść, zabić jakiegoś mini bossa, bo takowy był, chociaż tutaj twórcy prosili, abyśmy nie pokazywali go. Ale mogę wam powiedzieć, że będzie taki headless monster, mother, nie wiem, gdzieś będzie, w pewnej jaskini, gdzieś na samym początku schowany i trzeba go troszeczkę poszukać. Jeżeli ktoś chce, może grać w sposób huzia na juzia, czyli idziemy przodem, zabijamy wszystko po kolei, niczym się nie przejmujemy. Jeżeli ktoś chce, może przechodzić sobie powolutku, zabić jednego, drugiego, nie ma najmniejszego problemu. Można też oczywiście też połączyć to. Trochę tego, trochę tamtego. Co odróżnia Sekiro od, powiedzmy sobie, Dark Soulsów, to jest to, że tutaj nie ma turlania się. Nie żartuję, możesz odskoczyć albo odskoczyć dalej. Nie ma więc tu przeturliwania się. Natomiast gra jest o wiele bardziej dynamiczna, ponieważ jest taki fajny pasek u góry lub też u dołu, bo u dołu jest twój, naszego przeciwnika. I jeżeli ten pasek dojdzie do końca, wypełni się, to znaczy, że wybiliśmy go z tak zwanej postawy posture. I jeżeli go wybijemy, możemy finishera zrobić. To jest bardzo ważne na bossy. Bardzo, bardzo, bardzo ważne na bossy, ponieważ taki finisher połowę paska życia możemy tam zebrać, a on paski życia potrafi mieć 2-3, więc to się przydaje, w szczególności w tym cholernym Corrupted Monk na samym końcu, gdzie wszyscy próbowali z nim wygrać, a udało się tylko chyba Demonidasowi, jeden twardy. Pewnie jego nikt jeszcze na dodatek źle mówię. Ono. Czy to będzie dobry Dark Souls? Nie wiem, ta gra się nazywa Dark Soulsy. Moim zdaniem będzie bardzo przyjemna gra. Jeżeli chodzi o grafikę, jest ok, nie jest zbyt specjalna, ale co mi się bardzo podoba, to paleta kolorów. Nie jest już tak pochmurno, jak w środku grudnia, prawda? Na Pradze warszawskiej. Nie, jest miło, ładnie, przyjemnie. Coś a la Budapeszt, troszeczkę słoneczka jest.
Bardzo mi się ta kolorystyka podoba. Podoba mi się ta zmiana. Mamy jeszcze możliwość naszym bohaterem rzucania linki, bawienia się w Spidermana i wciągania się w niektóre miejsca. Problem jest tego rodzaju jednak, że te miejsca są wyznaczone jakby. To nie jest tak, że możemy sobie ustawić się gdzie chcemy i gdzie chcemy wskoczyć. No nie, jest parę wyznaczonych miejsc. Nie ma też takiego bardzo łatwego jakby łapania się krawędzi, trzeba robić podwójny skok, żeby przejść gdzieś tam dalej. Gwarantuję wam, że podczas gry daną lokalizację będzie przechodzić parę razy na różnych parę sposobów. Wpierw trzeba poznać lokalizację, poznacie lokalizację, później się gra łatwiej. To, że będziecie ginąć, to ci ludzie od Dark Soulsów, to są wredne mędy i oni to robią, żeby ginąć, żeby płakać, żeby się denerwować i tak dalej. Jak jeszcze wspomniałem o tym pasku postawy, o którym mówiłem, jest jedna bardzo ważna rzecz. Otóż, jeżeli odpuścicie sobie atak, to ten pasek postawy wraca do normy i ciężko jest kogoś wyrzucić z równowagi. I da się wtedy. Więc trzeba bardzo dynamicznie grać. Oczywiście usługi są przydatne, ale jest blokowanie. Z tego co zauważyłem, rozmawiałem z chłopakami, blokowanie jest lepszym pomysłem. Oczywiście są takie ataki, których nie da się zablokować, ale z tego co wiem, można jakoś wskoczyć na przeciwnika. Tak samo jak nie da się zrobić filmu gdzieś, gdzie kot by nie przylazł. Dzień dobry. No, jest to po prostu niewykonalne. Co do jeszcze tego paska, po raz kolejny. To właśnie, mówiłem, są finishery. Mówiłem o finisherach. Bardzo szybki sposób wykończenia przeciwników. Finishery można też zrobić, jeżeli zaatakujemy z nienacka i przeciwnik nas nie zobaczy. Wszystko ładnie, pięknie, cudownie, ale jest jeden minus i to duży dla mnie. 30-sekundowe kawałki, kiedy gra mi się wczytywała. Mam nadzieję, że na PC-cie tego nie będzie, bo jeżeli po każdej śmierci będzie 30 sekund, aż wrócę do gry, to ja będę więcej wracał do gry niż grał, co będzie dosyć denerwujące. Ja tu próbuję nagrać materiał z napracowaniem, kocie. Ale liczę na to, że jednak na dyskach SSD będzie o wiele łatwiej i szybciej się to wczytywało. Bo to akurat boli, to jeszcze dochodzi animacja śmierci. To dobre 40 sekund, odkąd zobaczyliście, że zginęliście, zanim znowu zagracie. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Pierwszy z pozwoleniem sobie napracowaniem i czymś więcej niż Emil usiądzie sobie przed komputerem, założy słuchawki, headset i pogada sobie o jakichś głupotach. Mam nadzieję, że wam się to podobało. Jeżeli tak, pamiętajcie, aby zasubskrybować kanał na YouTube. Ja wiem, jak to brzmi, jak kot pazurem, ale kot was o to prosi. Dla koteła to zróbcie. Bardzo bym prosił. No, dobra. Dziękuję, do usłyszenia, do zobaczenia, do następnego razu. PS, jedna rzecz. Ja przepraszam, że te 120 filmów, które niechcąco udostępniłem. Długa historia co do tego była. Na razie. Cześć.